Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Kolejny wypad w teren. Dzisiaj ze znajomymi jestem w miejscowości Matcze i będziemy działać na tym wielkim polu. A tymczasem jakąś monetkę wykopałem i to jest 10-groszówka z PRL-u. Ale patrzcie, jaki rocznik, 49, czyli pierwszy rocznik bicia tych monet. Proszę bardzo. Jaka piękna klamerka. Pierwszy taki grubszy fancik dzisiaj. Fajna, zieloniutka. Super. Ale krzyżyk znalazłem. Patrzcie. Jaki srebrny krzyżyk. Ale krzyżyk. Super. Sreberko. Jest monetka, zaraz zobaczymy jaka. 2 grosze przedwojenne. Mam jakąś monetkę, kolejną dzisiaj, kolejna 2-groszówka, patrzcie, przedwojenna. Mamy coś w tej grudce. Jest monetka. Mamy piękną, dużą, zieloną monetę. Ten słoneczny, cudowny dzień. Lany poniedziałek. O, co to jest? Trochę zaklejona. Ojej. Nie chcę jej szurować, nie chcę tej patyny powycierać. No ale to chyba będzie coś starszego. Coś znalazłem. Jakaś przypinka z jakimś napisem. Ruch. Teraz zaraz zobaczymy. Chyba to będzie jakiś guzik. Teraz wezmę szczoteczkę. Tak, mamy jakiś guzik. Uszko jest, ale wygięte. Nawet tutaj się rysują jakieś napisy. Są napisy na tym guziku. Tak delikatnie, nie chcę patyny ściągnąć z tego guzika. Coś się na nim rysuje. Patrzcie. Jest i kolejny czubeczek ołowiany. Znalazłem 10 groszy z PRL-u. I zaraz zobaczymy. Jest monetka. O. 1 złoty. 1 złoty z PRL-u. Kurczę. Myślałem, że coś fajniejszego. Taka oto monetka teraz wyszła. Zieloniutka. Niestety nic na niej nie widać, chociaż może to być jakaś kongresówka. Mamy guziczek, niestety uszka chyba nie ma. Zaraz sprawdzimy szczoteczką, wyczyścimy tutaj delikatnie. Tak, to będzie caraczek jakiś. Caraczek. Proszę bardzo, jest guzior carski. Mamy teraz jakąś monetkę tutaj w tej grudce ziemi. Co to jest? No, kolejny. Ale patrzcie, jest grosz.
1 grosz 1839. Kończymy dzisiejsze poszukiwania, powolutku wracamy do domu, a tymczasem zapraszam serdecznie wszystkich na podsumowanie. Jestem już w domu, to są śmieci oraz część złomu z tego wypadu. A tymczasem zapraszam na podsumowanie. Fanty już na stole, a więc zaczynamy podsumowanie. I tym razem sporo wyszło tych fancików, jak widzicie. Tutaj militarka, jakieś łuseczki, ta jakaś nowa myśliwska, tutaj pamiątki pierwszej wojny światowej, czubeczki ołowiane, kuleczki, cztery z czarnoprochowców, taka breneka ołowiana, cztery kulki ze szrapnela, kawałek pierścienia wiodącego ze szrapnela, okucie chyba z jakiejś księgi, tak mi się wydaje. To będzie coś starszego. Dwie monetki z drugiej RP, dwugroszowe, takie jak moje logo. Kopiejka, guzik carski, piechota, taki krzyżyk prawosławny, srebrny. Proszę bardzo, bardzo ładny. Nawet próbę widać. Tutaj mamy perelek, trzy monetki z perelku i taki jakiś znaczek, jakaś przypinka, ruch Katowice. Pozdrawiam wszystkich z Katowic. Taka oto bardzo ładna klamerka. Możliwe, że też jakaś starsza. Kalesoniaczek. Wyszły dwie monetki z Królestwa Polskiego. Jednogroszowe. 1839 rok. Tutaj mamy guziczek taki bardzo malutki. Wzór guzika polskiego 1927. Z orzełkiem w koronie. Uszko posiada ten guzik, jak widzicie, z drutu. Wygięty, ale jest. I na sam koniec polski guziczek liberyjny. Tutaj taka tarcza jest, tylko on jest jeszcze do oczyszczenia. Tarcza herbowa i korona z pałkami, ale ilość pałek w tej chwili nie jest widoczna na tej koronie. Natomiast jest uszko, widać tutaj jakieś jeszcze ślady złocenia i jest sygnatura producenta Mannheimer Warsz. Jak widzicie, wypad bardzo udany. Pole było mięciutkie, spuchnione, ale to nie przeszkadzało, żeby Manticora wyciągnęła te wszystkie fanciki. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Mówił Grosik do Was. Cześć!